Co jest to W specjalnej Czołem Czołem, krągę z Rzesłem. Witajcie Witajcie moimi w kolejnym materiale na kanale, tym razem Star Wars Battlefront 2. A dzisiaj chcę troszkę z Wami porozmawiać na temat tego całego laru, na temat tej całej burzy, na temat tego całego wydarzenia związanego z lootboxami, związanego z tym, co się stało ze Star Wars Battlefront 2. Też z perspektywy tego, jak wygląda gra, bo to jest też bardzo istotne. Wydaje mi się, że warto sobie tutaj odróżnić dwie rzeczy: samą grę oraz same lootboxy. Słuchajcie, żeby tak zacząć, wydaje mi się od samego początku czyli od, od bety, od startu, z samej rozgrywki chyba to była beta bądź też alfa teraz już do końca nie pamiętam. Generalnie największym zastrzeżeniem w stosunku do systemu, jaki miał miejsce w Star Wars Battlefront 2, były przede wszystkim lootboxy. Przede wszystkim lootboxy, które to. Zresztą wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach nie musimy tego mówić, są obecne praktycznie wszędzie, począwszy od Overwatcha, skończywszy chociażby też na Counter Strike''u, nawet w Rainbowle możemy otwierać różnego rodzaju paczuszki, biorąc chociażby też FIFA 18. To jest wszędzie. I niestety taka jest tendencja, że, że, że ten w cudzysłowie. Hazard niektórzy to ujmują w takich już sformułowaniach, przecież niedawno w CES-ie również były tego typu obostrzenia, też pamiętam chyba jedną ze stron CSGO Lotto, która została tam pozwana naprawdę za bardzo, duże, bardzo duże pieniądze za ustawianie po prostu tych wszystkich wyników. To sprawia, że deweloperzy, że wydawcy, no może wydawcy przede wszystkim wietrzą naprawdę dosyć łatwy, prosty, przede wszystkim przyjemny i szybki zarobek. Jednym z takich, wydaje mi się, najlepszych systemów jest system Overwatchowy, jeśli chodzi o lootboxy. W którym to tym systemie w zasadzie mamy tylko i wyłącznie do dyspozycji rzeczy związane z kosmetyką, czyli skiny, jakieś pozy, jakieś skórki, pierdoły, które zupełnie nie wpływają na rozgrywkę. Również bardzo dobrym systemem w związku z jakimiś płatnościami poza pełną grą, w moim odczuciu. Jest system, jaki został przyjęty chociażby w Rainbow Six Siege przez Ubisoft. Mówię tutaj o Season Passie, który daje wcześniejszy dostęp do niektórych rzeczy, mimo tego, że później wszyscy gracze mają również dostęp do wszystkiego, mogą sobie to wykupić. A jeżeli chodzi o, o te skrzynki, o paczki, które wypadają, tam również mamy tylko i wyłącznie dostępne skiny. Co więcej, w Rainbowle nie ma sytuacji, w której możemy sobie kupić takie paczki za prawdziwe, za realne pieniądze. To jest kolejny plus. Wydaje mi się, że, te, że ten model jest również bardzo dobry. I pierwsze takie wkurzenie największe w związku ze z, z, z Star Wars Battlefrontem 2 wynikało z tego, że gra jest grą AAA. Za pełną cenę. Jest to gra, która kosztuje bardzo dużo pieniędzy. W związku z czym w becie bywało również i tak, że karty, które dostawaliśmy, karty, które dostawaliśmy i które ulepszały naszego żołnierza, ulepszały szturmowca, ulepszały ciężkiego bądź też dawały różnego rodzaju nowe możliwości naszej postaci, mogły dropić ze skrzynek z lootboxów, które to te skrzynki mogą być kupowane za prawdziwe pieniądze. Co zostało zmienione w stosunku do bety, do tej podstawowej wersji rozgrywki, to to, że z tych skrzynek w becie wypadały również karty, tak zwane epickie, czyli najlepsze. To zostało zmienione wraz z wyjściem normalnej wersji gry, jednak już od bety w zasadzie było podnoszone bardzo duże larum, i w zasadzie można byłoby powiedzieć, że ja więcej wcześniej takiej sytuacji nie widziałem, w której w zasadzie cały internet sprzeciwiłby się przeciwko wydawcy. Mówię tutaj konkretnie w tym wypadku o Electronic Arts. Jeżeli. Jeżeli śledzicie internet, jeżeli śledzicie Reddita, jeżeli śledzicie różnego rodzaju inne społecznościowe serwisy, jeżeli nawet oglądacie innych youtuberów, czy to zagranicznych, czy polskich, byliście w stanie wyłapać o co chodzi. Cały larum było tak niesamowicie wielkie, że w pewnym momencie na Reddicie jeden z członków zespołu wydawniczego EA odpowiedział na jeden z komentarzy i okazało się, że w tym wypadku ten komentarz stał się najmniej lubianym komentarzem w historii, gdzieś sprawdzałem to i na ten czas było chyba minus 600 tysięcy głosów, co jest totalnym, całkowitym evenementem. Również warto zaznaczyć, że na Metacriticu, gdzie można wystawiać oceny danej grze, ocena Star Wars Battlefront w Okiem krytyków zyskała całkiem niezłą ocenę, tam chyba w zasadzie 75% bądź też nawet 80%, jeżeli chodzi o ocenę użytkowników, wynosiła ona 0,9%. Nie 90, nie 1, wynosiła 0,9. I to pokazuje niesamowitą potęgę przede wszystkim internetu i potęgę graczy, którzy zjednoczeni potrafią jednak pokazać i przeciwstawiać się naprawdę wielkim machinom, wielkim koncernom. I to jest na pewno budujące. Jednak aby nie ograniczać się w zasadzie tylko i wyłącznie do tego sformułowania, że za lootboxy trzeba było płacić i to tyle, i z tych paczek wylatywały upgrade y do postaci. Jeden z użytkowników Reddita w pewnym momencie wyliczył, że aby móc na przykład odblokować cały content w Star Wars Battlefront, trzeba było przegrać chyba około kilkaset godzin, żeby w ogóle móc odblokować to, co wypada z lootboxów w pewnym momencie. Także Generalnie było to dosyć nieprzewidywalne, oczywiście zawsze można było sobie kupić paczkę, kupić lootboxa, który kupuje się albo za prawdziwe pieniądze, albo można też lootboxa kupić za walutę w grze która dropi z gry, jednak to, ile zarabialiście i w zasadzie dalej, ile zarabiacie w grze, nie jest zależne od waszych wyników, bo jeśli graliśmy niedawno chociażby ze znajomymi, to ja byłem pierwszy, dajmy na to, miałem przewagę w punktach dwukrotną, a dostawałem dosłownie tyle samo punktów doświadczenia, ile dostawałem za każdym razem, gdy byłem powiedzmy w środku stawki. Także to budziło największe zastrzeżenia. To budzi w dalszym ciągu największe zastrzeżenia, co spowodowało, że ludzie masowo, masowo w pewnym momencie zaczęli po prostu zwracać na przykład preordery Star Wars Battlefront 2. Zaczęli zwracać te preordery, w związku z czym w pewnym momencie Electronic Arts wycofało się z tych mikrotransakcji, i niedawno było naprawdę o tym głośno. Myślę, że już o tym słyszeliście. Ja zresztą u siebie na fanpage'u również o tym informowałem. Jeżeli nie wiecie to oczywiście zapraszam bardzo serdecznie informowałem o tym że elektronisty całkowicie mikrotransakcje wyłączają zupełnie nie ma ich jeżeli chcecie teraz odblokować sobie jakąś kartę coś w grze nie możecie ich kupić za realne pieniądze możecie kupić sobie skrzynkę tylko i wyłącznie za to co zarobiliście podczas meczu i to jest spoko to jest w porządku. Oczywiście wyłączenie tych mikrotransakcji ma charakter tylko i wyłącznie tymczasowy, także wypadałoby się spodziewać tego, że te mikrotransakcje wrócą i w moim przekonaniu one wrócą na pewno. Nie wiem na ile DAIS wiedziało, nie wiem na ile DAIS się zgodziło, nie wiem na ile DAIS projektowało. W każdym razie trzeba otwarcie powiedzieć, że gra sama w sobie jest grą zdecydowanie lepszą niż Battlefield 1. Ma więcej kontentu, sprawia więcej przyjemności, ma swoje przywary, ale jest po prostu lepsza. Niestety, przez to, co się teraz stało, przez to, co się działo teraz w internecie, ze strony redditowców, ze strony w zasadzie całego internetu, ze strony różnego rodzaju twórców, którzy posiadają naprawdę milionowe zasięgi, sprawiło to, że bardzo ciężko będzie teraz, aby ten smrodek minął, aby ten smrodek minął i aby coś jeszcze z tego się pozytywnego wykluło, bo to fakt nie ma premium i ja już o tym wspominałem w poprzednim materiale będą tutaj oczywiście wszystkie rzeczy za darmo dla wszystkich graczy pewien youtuber powiedział kiedyś nie tak dawno że musieli zrobić deweloperzy, musieli zrobić wydawcy taki krok z tymi lootboxami, i przede wszystkim tutaj chodzi nie o same lootboxy, ale o to, że skile wypadają z tych lootboxów, bo tu jest problem, bo jakoś trzeba zarobić na ten darmowy, free content. Jeżeli mam być szczery, ja tego nie kupuję zupełnie, także z całym szacunkiem, ale ja się z tym całkowicie nie zgadzam i wydaje mi się, że fantastycznym rozwiązaniem byłoby po prostu wypieprzenie jednej rzeczy z lootboxów, motywu progresji, i wywalenie kart kart, które wpływają na twoje wyniki. Jeżeli już trzeba coś takiego robić, czego jestem zdecydowanym przeciwnikiem kupowania lootboxów za prawdziwe pieniądze i żeby coś wypadało wartościowego z tego wszystkiego, to zamiast tego niech naprawdę wypadają ewentualnie karty te podstawowe, jedynki, bo mamy cztery rodzaje, niech wypadają karty podstawowe i niech wypadają tylko i wyłącznie jakieś kosmetyczne rzeczy, niech wypadają kosmetyczne rzeczy, niech nawet wypadają boost takie jak mieliśmy w Battlefield 4 czy też w Battlefieldzie 1 niech wypadają busty do zdobywania większej ilości doświadczenia, bo te karty, które mamy na przykład na pierwszym albo na drugim poziomie, trzeba również sobie ulepszać. A można je ulepszać za pomocą części do kraftowania, które wypadają albo za wykonywanie różnego rodzaju wyzwań, albo za wykonywanie różnego rodzaju rzeczy w trakcie rozgrywki, również one wypadają z tych lootboxów. Rzeczą, która musi być zrobiona, to wypieprzenie. Całkowicie systemu progresji z lootboxów. Jeżeli to się nie stanie, to niestety gra tego sukcesu w tym aspekcie nie odniesie, mimo że będzie ona bardzo dobrze sprzedawalna, bo tak jak mówiłem wcześniej, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że z mikrotransakcji naprawdę są ogromne pieniądze i ogromne pieniądze nie leżą w zwykłym Kowalskim, który kupi sobie za 20 zł jedną skrzynkę na pół roku, ale w ludziach, którzy są uzależnieni od tego typu rzeczy. To tam jest największy, największy dochód. Na samo zakończenie, słuchajcie, Powiem Wam jedną rzecz, która w tym całym zgiełku e, mnie bardzo cieszy i bardzo zadowala. E, wydaje mi się, że to, co się stało ze Star Wars Battlefrontem 2, jest najlepszą rzeczą, jaka mogła się przydarzyć Battlefieldowi 2018. Bo wydaje mi się, że nie będzie już tak łatwo wprowadzić czegoś takiego w mojego ukochanego Battlefielda. Mam nadzieję, że się nie mylę, ale tak jak mówię, to co się działo ostatnio i to czego echo nie umilknie przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas może być naprawdę, naprawdę w cudzysłowie błogosławieństwem dla mojej ukochanej serii, jaką jest seria Battlefield. Także moi drodzy, dajcie mi znać, co wy sądzicie na temat tych mikrotransakcji, na temat tego, co zostało w zasadzie odwołane. Mówię tutaj konkretnie o tym, że tych mikrotransakcji teraz nie ma. Jak myślicie, czy wrócą, a jeśli wrócą, to w jakiej formie? Pamiętajcie, Kromka Gada radzi, nigdy was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, pa pa.